witam ze strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. I w tym odcinku... was zmyliłem! Nie no, to nie była zmyłka, bo każdy wiedział, o co chodzi już po tytule, że piłka jest na sznurku. Która mi atakuje, gdy sobie kopnę w górę, to ona mnie bije. Więc myślę, że ten odcinek się wam na pewno spodoba. I już na samym początku zostawcie dużo łapeczek w górę. Subskrybujcie kanał. Powiedzmy, że jeżeli pod tym filmem wbijecie ponad 20 tysięcy łapek w górę. Tak, 20 tysięcy. Myślę, że jest to spora liczba, ale bez problemu osiągniecie, że każdy z was zostawi łapeczkę w górę. I wbijajcie do mojej grupy na Facebooku Elita Kuby. Pobijmy rekord wszystkich rekordów i stwórzmy największą grupę youtubera na Facebooku. Więc wszyscy wbijajcie do grupy, łapkujcie, a ja już nie przedłużając, zaczynam odcinek. Opanować taką piłkę ze sznurkiem. O! A teraz będzie taki bonusik jeszcze większy. Będę trafiał tą piłką w poprzeczkę. Zobaczcie. Teraz będzie przewrotka. Tak, tak. Dobra, więc teraz pomyślałem sobie, że razem z zawodnikami młodymi Kalwarianki zrobimy taki challenge, że będę kręcił tak wokół tą piłką i oni będą przeskakiwać i zobaczymy, który z nich wygra. No i myślę, że się to wam spodoba i zaczynamy. A zaraz będzie traf mi w głowę challenge. Zobaczcie, na czym to będzie polegało. Jest to naprawdę bardzo mądry pomysł. Taki na mój rozum. Żartuję. Ja jestem mądry, ja miałem 5-3 średnią w trzeciej gimnazjum. Nieważne, jaką mam teraz w liceum, ale ważne, że w trzeciej gimnazjum miałem średnią 5-3. Na koniec trzeciej gimnazjum. Ej, kto mi odbierze piłkę? Teraz się mnie wreszcie piłka trzyma. A ja mogę sam się przeskakiwać. Założyłem sobie 3 siaty. Dobra, teraz gram 2 piłkami naraz. A nie da się tak, nie da się. Dobra, ten traf mi w głowę challenge. Traf mi w głowę challenge. Tyłem, tyłem. Da nie, główka, główka. Ta piłka jest bardzo niebezpieczna, także nie wiem, czy ją polecam dla dzieci, bo można się nią łatwo zabić. Tak, taka stabilna piłka, że zamówiłem ją wczoraj, przyszła i się od razu zepsuła. No i w sumie dobrze, bo myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Nawet tą piłką się nie da, jest jakaś w ogóle dziwnie niekształtna, więc...
Więc widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku, albo nawet wcześniej, ponieważ teraz mam na pewno dużo więcej czasu na nagrywanie. Zostawcie te łapeczki w górę, wbijajcie na moje social media, na mojego Snapchata za godzinę 39, inne social media, na moją grupę, ekipa Kuby. No i myślę, że to by było na tyle. Cześć!